Historia Pawlaka i Kargula była na początku słuchowiskiem radiowym zatytułowanym I było święto. Widzicie tę maciatą, co ma pół roga obłamane? To krowa, toś to swojska krowa. Takich nigdzie na świecie nie ma, tylko w Krużewnika. Kargulowe bydełko, poznaję. Kargule tu są. Łup! Po emisji zespół filmowy Illusion zlecił jego twórcy Andrzejowi Mularczykowi, by na jego podstawie napisał scenariusz filmowy. Został on później przedstawiony komisji oceny scenariuszy. Na szczęście, mimo wielu spornych kwestii, postanowiono zrealizować film. Wyobrażacie sobie, żeby kto inny grał Kargula i Pawlaka? Ja też nie. Jednak obsadzenie Władysława Hańcze i Wacława Kowalskiego w tych rolach wywołało dość dużo burzy w ekipie filmowej. Władysław Hańcza był znanym aktorem mającym na swoim koncie poważne role teatralne i według niektórych nie pasował do roli zwykłego chłopa. Natomiast z Wacławem Kowalskim było odwrotnie. Nie był popularny i przeważnie odgrywał epizodyczne role filmowe, a w teatrze jakoś nie zabłysnął. Andrzej Mularczyk, gdy dowiedział się, że to Kowalski zagra Pawlaka, przewidywał klapę filmu. Ach, jakże się on mylił. Drobnym problemem dla reżysera, Sylwestra Chęcińskiego, było dość często pojawiające się w scenariuszu słowo zdurniał. Oj, widzę, ty ze wszystkim zdurniał już, no! Zdurniał nasz naród z biedy i nierozumu! Czyż ty zdurniał, stary? Coż ty zdurniał, stary? Ekipa filmowa próbowała wymyślić jego synonim, by brzmiał bardziej swojsko, jednak bezskutecznie. Pomocny okazał się jeden z mieszkańców wsi Dobrzykowice, w której kręcono wiele scen. Zaproponował określenie oczadział, które ekipie się spodobało i weszło do filmu. Chodźmy, czekaj! Ty co, oczadział? Ty co, oczadział? Tak. Popularna scena z niszczeniem garów i koszul nie była w scenariuszu taka, jaką widzimy w filmie, a jego część została wymyślona w czasie tworzenia scenopisu. Oryginalnie miało być tylko kłótnie o jajko. Reżyser postanowił rozwinąć wątek najpierw o nazwanie Pawlaka konusem, pojęciem, które także zostało zasugerowane przez jednego z miejscowych, a później o niszczenie garów i koszul. Czy zwróciliście uwagę na nakrycia głowy Pawlaka i Kargula? Jest tutaj zawarta różnica poglądowa bohaterów oraz nawiązanie do przedwojennych tradycji. Kapelusz, który nosi Pawlak, to tak zwana maciejówka, charakterystyczna i chyba ulubiona czapka Józefa Piłsudskiego, którą zakładali także polscy chłopi. Natomiast Kargul posiada kapelusz podobny do tego, co nosił Wincenty Witos, działacz ruchu ludowego. Jak wiadomo, po przewrocie majowym Piłsudski i Witos byli dla siebie politycznymi wrogami. Oglądając film, na pewno zauważyliście czołg o numerze 102 pojawiający się w jednej scenie. To, co od razu może przyjść na myśl, jest to, że chciano tu nawiązać do popularnego serialu Czterej Pancerni i Pies, w którym bohaterowie poruszali się takim czołgiem. Prawda jest jednak odrobinę inna. Emisja pierwszego odcinka Pancernych miała miejsce w maju 1966 roku, a kolejnych dopiero we wrześniu. Powyższa scena samych swoich była kręcona w sierpniu tego samego roku, czyli przed emisją innych epizodów Pancernych. Tak więc skąd wziął się w filmie czołg o numerze 102? Po prostu wykorzystano jedną z jego kopii, którą używano przy kręceniu Pancernych. W czasie okresu zdjęciowego reżyser nie dbał o to, ile taśmy filmowej zużyje i powtarzał kręconą scenę ile się dało, aż będzie w miarę zadowolony. Ilość robionych dubli wahała się przeważnie między 6 a 14, jednak największa wykonana ich ilość miała miejsce podczas kręcenia sceny, w której sołtys przekazuje Pawlakowi wezwanie do sądu. Aktorzy powtarzali ową scenę 28 razy. Film był kręcony z roboczym tytułem I było święto, takim samym jakie miało słuchowisko. Po zakończeniu zdjęć w ekipie został zorganizowany konkurs na tytuł filmu i wygrała opcja Sami swoi. Problem w tym, że te słowa nie padają w ogóle w filmie, a przydałoby się. W ostatnim dniu montażowym reżyser znalazł odpowiednią scenę. Kiedy młynarz Kokeszko został wyciągnięty z wosu, coś zamamrotał do Wici. W tym miejscu słowa Sami swoi zostały zdubbingowane. Gdzie? Sami swoi. A z jakiego filmu wy chcielibyście poznać wszelkie ciekawostki? Dajcie mi o tym znać w komentarzu pod filmem. Jak zawsze zachęcam was do udostępnienia dzisiejszego materiału, kliknięcia łapki w górę i subskrypcji kanału.